chciałbym z tego miejsca przepięknego, można też powiedzieć serca Strzegomia, jakim jest Strzegomska Bazylika, na której tle chciałbym złożyć na zaproszenie burmistrza Strzegomia i pana wiceburmistrza życzenia. Życzenia wszystkim Strzegomianom, życzenia wszystkim wierzącym, niewierzącym, agnostykom. Na pewno te życzenia budzą we mnie jakieś takie dziwne uczucia, ponieważ jak wiemy, znaleźliśmy się na takim zakręcie historii dziejów, ale przecież pomimo iż ten czas jest dzisiaj bardzo smutny dla wielu osób, naznaczony też jakimś strachem, to mimo wszystko czas, który nie powinien być pozbawiony przede wszystkim nadziei. Zwłaszcza także nadziei i dla ludzi wierzących i niewierzących. Dla wierzących jest on szczególnym czasem, jest czasem oczekiwania na zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też z pewnością ten czas to czas, kiedy w pełni pragnie nam się dzisiaj objawić przede wszystkim miłość, miłość, którą Bóg ukochał nas wszystkich w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, aby ta miłość, która jeszcze można powiedzieć po ludzku jakoś spoczywa w grobie aż do Wigilii Paschalnej, bo dzisiaj Wielką Sobotę jest właśnie ta, choć ograniczona, ale jest adoracja Pana Jezusa w grobie. Za chwilę będziemy mogli Go spotkać zmartwychwstałego podczas Wigilii Paschalnej. Na nowo po 2000 lat Chrystus Pan objawi właśnie swoją miłość, miłość, której nigdy nie można zamknąć w grobie. Miłość, która objawiła się światu już przecież w dzień Bożego Narodzenia. Dlatego też chciałbym, aby ta miłość, która dzisiaj wyjdzie z grobu i to światło Chrystusa Pana Zmartwychwstałego wszystkim, dla wszystkich stało się w jakiś sposób udziałem. Ponieważ ta miłość w Chrystusowym Kościele, miłość Chrystusa Zmartwychwstałego nadal jest możliwa po ludzku do spotkania i do pokochania. I myślę, że w tym smutnym dzisiaj dla nas czasie, kiedy kościoły są puste, to mimo wszystko możemy Go właśnie spotkać. Możemy spotkać miłość, możemy spotkać Zmartwychwstałego Pana. Ta miłość objawia się dzisiaj na różny sposób. Tych, którzy dzisiaj jako lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki, wolontariusze pochylają się nad łóżkami chorych i cierpiących na pandemię koronawirusa. To także spotkanie Chrystusa Pana i Jego miłości w tych, którzy dzisiaj, nie wiem, może siedzą przy maszynach jeszcze i oprócz przygotowania do świąt wielkanocnych szyją jeszcze maseczki. To też miłość objawiającego się Boga. Ta miłość możliwa po ludzku do spotkania i do pokochania to także miłość, która wydaje, nie wiem, choćby przez okno naszej joannickiej komandorii, którą jest plebania, codziennie zupy dla tych, którzy są głodni, którzy są w potrzebie. Ta miłość dzisiaj Boga do człowieka objawia się w takich prostych ludzkich gestach. Życzę, kochani, aby tej miłości nikomu dzisiaj nie zabrakło. Aby pomimo smutku towarzyszyła nam przede wszystkim radość. Radość, że nawet ci, którzy jeszcze będą dzisiaj musieli odejść z tego świata, chorując czy chociażby na koronawirusa, czy na jakąkolwiek inną chorobę, aby mogli spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego. Przy wielu z nich nie będzie mogło być najbliższych, nie będzie mogło być rodziny. Dlatego poprzez naszą modlitwę chcemy być blisko nich. Chcemy im towarzyszyć, kiedy będą odchodzić do Pana. Taka jest kolej rzeczy. A my z podniesioną głową
chcemy wpatrywać się w światłość, którą niesie Chrystus Pan, prawdziwy i żywy, którym każdy, wierzący i niewierzący, nadal może odnaleźć sens swojego życia. Miłość objawiona przez Boga w fakcie zmartwychwstania jest tą miłością, która również będzie czekać na wszystkich wątpiących, niewierzących, tak jak dobra matka i dobry ojciec, którzy nigdy nie porzucają swojego dziecka, nawet wtedy, kiedy źle robi, ale towarzyszą mu nieustannie swoją miłością. To nie my wybieramy czas nawrócenia, wybiera go Pan Bóg i będzie czekał na wszystkich, aby podzielić się sensem życia, a także nadzieją, że każdy ma jeszcze szansę powrotu do Niego, aby ujrzeć piękno życia i aby kiedyś ujrzeć przede wszystkim to piękno życia razem z Chrystusem w chwale zmartwychwstania. Tego życzę gospodarzom naszego miasta, wszystkim urzędnikom, na pewno też dobrym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, którzy o nas pamiętają, też wszystkim, którzy cierpią, chorują, pozostają w swoich domach, których choroba przykuła już od wielu lat do łóżek. Jesteśmy z Wami i modlimy się za Was, ale my też prosimy o modlitwę. Bardzo potrzebujemy dzisiaj także Waszej modlitwy. Modlitwy ludzi chorych, modlitwy ludzi przede wszystkim cierpiących. My kapłani, jak zawsze zaznaczam, brewiarzem codziennie modlimy się za Was. Ale wiem także i czujemy to na własnej skórze, że Wy modlicie się za nas. Niech w tych trudnych czasach modlitwa, nadzieja podtrzymują nasze życie na lepsze jutro. Wszystkim strzegomianom, także z tego miejsca parafianom, obu parafii, parafii Najświętszego Zbawiciela Świata, Matki Bożej Szkaplerznej, a także parafii świętych apostołów Piotra i Pawła, a także wszystkim, którzy przyjechali może już dość dawno do swoich rodzin, mogą przebywać w myśl prawa państwowego na terenie Strzegomia, a także i za granicą, bo z pewnością też Polacy oglądają nas za granicą. Życzę jeszcze raz błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Niech ta nadzieja przenika przede wszystkim całe nasze życie. Wszystkim życzę szczęść Boże.